było trudno, to jest fakt. Odcinki były bardzo zabłocone i tak jakby trzeba było naprawdę mieć dużo pewności siebie, żeby po niej jechać szybko. Duża pomoc, naprawdę wielka pomoc. Taka prawdziwa naprawdę współpraca z zespołem C-Rally. Bardzo dużo testowaliśmy, bardzo dużo zmienialiśmy w samochodzie. I rzadko kiedy to się udaje, żeby na rajdzie iść w dobrą stronę z tymi zmianami, a nam się za każdym razem udawało. Z każdego metra byłem bardzo zadowolony. W wielu miejscach wiedziałem, że tracimy, ale to było nasze rozsądne i dojrzałe podejście. To jest nawet w 100% zostało zrealizowane, ponieważ mieliśmy na tym rajdzie się uczyć, mieliśmy poznawać samochód, mieliśmy się zgrywać z Wojtkiem. A przy okazji udało nam się wygrać parę odcinków, udało nam się stanąć na podium. Tak naprawdę zabrakło 0,3 do drugiego miejsca i tylko tam niecałych 8 sekund do pierwszego, w związku z tym uważam, że jak najbardziej tak. Przed rajdem bralibyśmy go w ciemno, natomiast oczywiście jest ten niedosyt sportowy. Jeżeli jesteśmy już tak blisko, te 0,3 do drugiego miejsca, bądź 7 sekund do pierwszego, oczywiście można by pojechać, by było troszkę szybciej i być trochę wyżej. Warunki, przede wszystkim warunki, bo nie spodziewałem się, że będą aż tak trudne. Naprawdę w niektórych miejscach to była walka o przetrwanie i jechanie 10 na godzinę, ale to była najskuteczniejsza jazda, żeby znaleźć się po prostu na mecie. Wszystko dla mnie jest nowe, i samochód, i odcinki, i warunki są dla mnie nowe, więc mam powody do zadowolenia. Było parę, że tak powiem, przygód w postaci jakichś tam większych uścisków, ale wyszedłem ogromną ręką z tego i mogłem sobie tego debiutu w tym samochodzie lepiej wymarzyć. Co prawda obawiałem się tego, ale poradziłem sobie z tym naprawdę dobrze, mogę być z siebie zadowolony. 6. miejsce w klasyfikacji generalnej to było jedno z moich marzeń. Wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Kilku doświadczonych zawodników jest za nami w niegorszych samochodach, co świadczy o tym, że nasze tempo było przyzwoite. Oczywiście do czołówki jeszcze troszkę brakuje, ale czego można wymagać od chłopaka, który debiutuje w samochodzie czteronapędowym w Mistrzostwach Polski. Natomiast frajda, jaką sprawia jazda tym samochodem, tempo, jakim się poruszamy po tak trudnych odcinkach, nastawia bardzo pozytywnie i bardzo fajnie jest wytrzymać te trudy, żeby zobaczyć tą metę. No, spodziewaliśmy się bardzo trudnych warunków, ale to, co zastaliśmy na trasie, to przerosło nasze jakby tu wyobrażenie, także było naprawdę ekstremalnie ślisko. I tutaj jazda samochodem przednionapędowym, a w szczególności DS-em, jest bardzo trudna, bo duży moment na przedniej osi powoduje, że no, trudno to znaleźć jakąkolwiek trakcję, także wiele zakrętów błotnistych musieliśmy przejeżdżać bez gazu, po prostu przetaczając się przez nie, bo inaczej no, przód odjeżdżał, także było bardzo, bardzo trudno. Przez tą ilość błota i gliny na odcinkach, szczególnie było to trudne dla naszego samochodu, gdzie ta turbina trochę nie pomagała na tym śliskim. Wystarczyło lekko dodać gazu, żeby się znaleźć poza drogą, także myślę, że Radek zrobił dobrą robotę, no bo jakby bez jakichś większych przygód udało się nam ukończyć każdy OS w miarę w tym samym tempie. Także rytm mamy ten sam i jest jakby ta powtarzalność, a to jest najważniejsze.